Jezus mówi, ja przyszedłem, aby ratować świat, a nie zatracać. Moi drodzy, dlatego też chcemy spojrzeć do Bożego Słowa i chcemy z Bożego Słowa czerpać i to poznanie tej duchowej rzeczywistości, ale też poznanie tego, co Bóg ma dla nas, co Bóg dla nas przygotował. Będę czytał z Ewangelii Mateusza z 4 rozdziału od 1 wiersza do 11. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Słowo Boże mówi, że inna Ewangelia mówi, że do czasu opuścił go diabeł. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o duchowej walce, jaką każdy z nas, każde Boże dziecko toczy w swoim życiu. Jest cudowną rzeczą poznać Chrystusa. Nie ma większej rzeczy, jak to, że ty i ja stajemy się Bożymi dziećmi. Ale od tego momentu, kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, będziemy i toczymy duchową walkę, duchowe zmaganie. Kiedy czytaliśmy ten fragment Bożego Słowa, czasami takie mamy, możemy mieć zapytania albo zastanawiamy się. Czasami ludzie myślą, że diabeł jest pewnym wymysłem człowieka. Że to jest taka jakaś koncepcja zła. Ale ten fragment i wiele innych fragmentów mówią nam, że diabeł jest konkretną duchową osobowością. Że on przychodzi w różnoraki sposób, aby atakować człowieka, aby kusić człowieka. A więc nie jest to jakaś idea i koncepcja zła, ale jest to konkretna duchowa osobowość. Tak jak w tym duchowym świecie. Jest Bóg, który jest duchem. Jest stwórcą. Jest Panem wszystkiego. Tak też w tym duchowym świecie Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że jest ta zła siła, zła moc, która jest osobą, który jest diabłem i szatanem, który jest zbuntowanym aniołem, który wystąpił przeciwko Bogu. I każdy z nas jest albo po jednej stronie, albo po drugiej stronie. Nie ma takiej duchowej pustki. Albo jesteś tym, który należy do Boga i jesteś w Jego drużynie, albo jesteś tym, który ciągle należy do tego, który przychodzi i kusi. Jesteś pod Jego władzą i autorytetem. Słowo Boże nam mówi, że my toczymy duchową walkę. List do Efezjan mówi, że toczymy duchową walkę i tam jest wymienione słowo zapasy. Toczymy zapasy, siłujemy się nieraz bardzo mocno z tym przeciwnikiem, który przychodzi do naszego życia, tak jak przyszedł do Jezusa. Czasami ludzie może sobie myślą tak, że diabeł nie ma ze mną nic wspólnego i nie ruszy mnie. Ale chcę ci powiedzieć, że skoro zdecydował się i odważył się przyjść do samego Zbawiciela, do Pana, do Stwórcy, i Jego atakował, i Jego kusił, i Jego namawiał, to myślisz, że nie będzie robił to z tobą i ze mną? To myślisz, że On zostawi ciebie czy mnie w spokoju?
Oto Jezus, Słowo Boże nam mówi, że toczymy tą duchową walkę nie z ciałem, nie z krwią, ale z tymi nadziemskimi władzami, zwierznościami, które są na powietrzu. Śpiewaliśmy pieśń, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I w tym fragmencie Bożego Słowa tam jest napisane, ani mocy, ani zwierzchności, nic nie jest w stanie nas odłączyć od Bożej miłości. Nawet w tym fragmencie, mówiącym o tym, że Boża miłość jest tak wielka, że nic nie jest w stanie nas od niej odłączyć, nawet te moce i te siły, które występują przeciwko Tobie i mnie. To jest dobra obietnica. I dobra wiadomość, że miłość Boża i Bóg, który jest po naszej stronie, zawsze daje nam zwycięstwo, ilekroć ty i ja, albo jeśli ty i ja jesteśmy pod Jego władzą i pod Jego autorytetem. Ta moc nie jest w stanie nam zaszkodzić, ale będziemy toczyć walkę. I ta moc będzie próbować na wszelkie sposoby nas odciągnąć od tego, co jest prawdą, od tego, kim jest Bóg, od samego Boga. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, jeśli nawet Ewangelia, ta dobra, radosna nowina jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Zwróćcie uwagę, ta duchowa osobowość zła, diabeł i szatan nazwany jest i przez Pana Jezusa i nazwany jest przez apostoła Jezusa Chrystusa, nazwany jest Bogiem, przez małe b, Bogiem tego świata. I on zaślepia umysły tych, którzy nie są skorzy do wiary, którzy odrzucają tą prawdę Bożego Słowa. W poprzedni czwartek dzieliłem się na temat różnorakiej gleby, tej przypowieści, o której mówił Pan Jezus. Pamiętacie, kiedy ziarno jest rzucane, ta pierwsza kategoria ludzi, oni nie zwracają uwagi na słowo, nawet nie dają sobie szansy. Kiedyś słowo jest siane, zwiastowane, przychodzi zły i zaraz porywa słowo z ich serca i umysłu, aby nie pomyśleli nad Bożym Słowem, aby nie zostali uratowani, nie dali się uratować i nie skorzystali z Bożej łaski. A więc Bóg tego świata zaślepia umysły, porywa słowo. Jest nazwany przez Jezusa złodziejem, diabeł, który przychodzi, by kraj zabijać i wytracać. Tak więc każdy człowiek, który uwierzy, każdego człowieka, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, diabeł będzie i atakuje. To nie jest tak, że zostawi nas w spokoju. Wiecie, kiedy chrzciliśmy tutaj naszych młodych ludzi ze zboru, którzy oddali swoje życie Bogu, chcę, żebyście wiedzieli, będziecie atakowani wielokrotnie. I będziemy musieli umieć dać odpór mocy ciemności. Każdy z nas, diabeł robi wszystko, żebyśmy nie uwierzyli w Jezusa i nie położyli w Nim nadziei. A później, kiedy uwierzysz w Jezusa, robi wszystko, abyś nie dał się ochrzcić, aby jakby przeciąć, odciąć się od starego życia i wyznać Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ale jeśli już to zrobisz, to nadal będzie atakował. Jezus jest po chrzcie. Kiedy miał 30 lat, dał się ochrzcić. Wstąpił do wody i Jan go ochrzcił. I wydawałoby się, że Duch Święty, który stąpił na niego, kiedy wychodził z wody chrztu, Duch Święty, który był nad nim, w nim, i przecież on został zrodzony, poczęty z Ducha Świętego. Jezus był wypełniony Duchem Świętym. I nagle jest napisane, że Duch Boży zaprowadził go na miejsce puste, na pustynię, aby był poddany próbie. Kochani, twoja i moja wiara musi być wypróbowana i jest i będzie wypróbowana. I diabeł będzie przychodził, i diabeł będzie tak jak Jezusa atakował, tak będzie atakował każde Boże dziecko. Powiem tak, jeżeli narodziłeś się na nowo, jeśli idziesz, podążasz za Jezusem, a nie doświadczasz pokus, nie doświadczasz ataków ze strony sił ciemności, to muszę dać taki wielki znak zapytania nad tym nawróceniem. Bo każdy ten, który decyduje się iść za Bogiem, za Jezusem, na drodze każdego z nas diabeł będzie przychodził i będzie próbował nas z tej Bożej drogi sprowadzić na manowce.
Diabeł czyni to w różnoraki sposób. Czyni to przez pokusę, czyni to przez strach, czyni to przez kłamstwo. Zwróćcie uwagę, ilu ludzi, wspaniałych Bożych ludzi, dało się oszukać poprzez pokusę. Kiedy diabeł wiedział, doskonale zna i wie o naszych słabościach, jak wystawia pewne rzeczy, aby człowiek Boży złapał się na tą przynętę i odwrócił się od Boga. Strach. Iluż ludzi, którzy usłyszeli Boże Słowo, ze względu na strach, co powiedzą inni, ze względu na strach własnej rodziny, odrzuciło Ewangelię, odrzuciło Chrystusa właśnie z powodu strachu, z powodu lęku. Kłamstwo jest potężną bronią szatana. Oto Słowo Boże jest prawdą. I Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Ale kiedy czytasz Boże Słowo, czytasz Bożą prawdę, jesteś to kłamstwo, które jest wszędzie wokół, także w dziedzinie życia religijnego, jest obnażone. Diabeł próbuje tak zmanipulować i tak przedstawić pewne rzeczy, abyśmy prawdzie Bożej nie uwierzyli. Tak więc, dlatego też Pan Jezus mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Oto mamy przeciwko sobie przeciwnika. Apostoł Piotr to określił tak bardzo dosadnie. Diabeł chodzi jak lew wokoło każdego z nas. I chce go dosłownie, można to oddać słowem, pożreć. Chce go pochłonąć, chce go zająć jego życie. Oczywiście, kiedy ja o tym mówię i kiedy Pismo Święte o tym mówi, nie mówimy po to, żeby nas wystraszyć, abyśmy się bali diabła, nie mamy się go bać. Mamy się bać Boga, do którego należymy i któremu służymy. Bo kiedy Bóg jest w naszym życiu obecny, wtedy diabeł nie jest w stanie tobie i mnie nic zrobić. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy ochronieni. Ale jedno jest pewne, tak jak w przypadku Pana Jezusa, tak w naszym przypadku ten przeciwnik będzie robił wszystko, aby kiedy już zdecydowaliśmy się iść za Chrystusem, kiedy zaufaliśmy Jego łasce, aby nas ściągnąć, odciągnąć od tej Bożej drogi i tego poddania się Jezusowi Chrystusowi. Diabeł atakuje nasz umysł różnego rodzaju myślami. Czasami się zastanawiasz, skąd w ogóle pewne myśli pojawiły się w twoim umyśle. Albo atakuje też nasze emocje i nasze uczucia. Nagle czujesz się jakoś tak dyskomfortowo. Nagle, kiedy doświadczasz pewnego rodzaju udręczenia w swoich myślach. Nagle, kiedy Słowo Boże sprawiało ci radość, nagle odczuwasz jakąś dziwną pustkę, albo masz być w zgromadzeniu jakoś taką, przestajesz mieć pragnienie i ochotę, aby tam być. Diabeł w różnoraki sposób atakuje nasze emocje, nasze myśli, nasze to, czego doświadczamy, próbuje wpływać na nas, aby nas zniechęcać, aby wzbudzać w nas różnego rodzaju pragnienia, pożądliwości, które się Bogu nie podobają. Nagle pojawia się strach, czujesz się bezpiecznie, dobrze i pojawia się strach, że stracisz pracę. I to zaczyna zajmować twój umysł. Albo że coś stanie się w twojej rodzinie złego. Przedtem był pokój, było bezpieczeństwo, wiesz, że jesteś w Bożym ręku i nagle pojawiają się dziwne myśli. Ale ty i ja mamy zdawać sobie sprawę, że toczymy duchową walkę nie z ciałem i z krwią, ale z tymi zwierzchnościami, z tą mocą, która jest na powietrzu i która próbuje wpłynąć na nasze życie. Skąd pojawia się jakieś zniechęcenie? Skąd nagle twoje serce wypełnia jakiś żal i pretensje do innych? Bo diabeł doskonale wie, że jeśli tam będzie żal i pretensje, pojawi się brak przebaczenia, oto zatrzymasz błogosławieństwo Pana dla swojego życia. Oto jeśli Słowo Boże, Pan Jezus powiedział, jeśli nie przebaczycie
grzechów w tym, którzy was skrzywdzili, i Ojciec wasz niebieski wam nie przebaczy. Diabeł doskonale wie, a więc próbuje pewne rzeczy jeszcze bardziej wyeksponować, aby ten żal w tobie był jeszcze większy. Abyś mówił, jak to jest możliwe, ja nie mogę mu przebaczyć, i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, w tym przypowieści, podobieństwo o ziarnie, Jezus mówi, troska o byt, ułuda bogactw, to zadusza słowo. A więc diabeł w różnoraki sposób nas atakuje i powinniśmy być tego świadomi, że jeżeli nagle jakieś zmieniają się nastroje w tobie w stosunku do, czy do Bożego Słowa, czy do jakiejś wierności Bogu i tak dalej, jakaś nieufność czy niewiara, wiedz, że za tym stoją siły ciemności. Ale tobie dany jest autorytet i mnie w tych duchowych zapasach, dana nam jest zbroja, abyśmy mogli dać przeciwnikowi odpór i zwyciężyć. Oto nie jesteśmy przecież pozostawieni. Myślę, że taki największą duchową walkę Jezus stoczył w ogrodzie Getsemane. To był taki punkt kulminacyjny. Oto przez całe 3 lata Jezus głosi Ewangelię Królestwa Bożego. Wzywa ludzi do upamiętania. I oto przychodzi moment, kiedy jest świadom, że ma oddać życie za nas, za nasze grzechy. Wszelki grzech nas, ludzi, ma być wrzucony na Niego. Biblia mówi, że ma się stać grzechem za nas. Wszelkie plugastwo, wszelka nieczystość, wszelki brud, kłamstwo, morderstwo ma być wrzucone na Niego. I kiedy Ojciec na Niego spojrzy, ma tam widzieć wszelki grzech każdej istoty ludzkiej od początku istnienia ludzkości. Jezus toczy walkę. Jest w ogrodzie Getsemane. Przychodzi strach do Jego serca. On się lęka. Biblia mówi, że kiedy modli się, on się trwoży i krwawy pot występuje. I on modli się o dziwną rzecz. Jeśli, Ojcze, może mnie ten kielich minąć. I on wie, że teraz toczy walkę, czy podda się woli Ojca, czy też zbuntuje się przeciwko woli Ojca. Kochani, wielokrotnie będziemy doświadczać tego napięcia i tej walki. Czy poddamy się pod Boże Słowo, poddamy się Bogu, czy też sprzeciwimy się Bogu? 3 razy Jezus pada, odchodzi na puste miejsce, pada na kolana i woła, Ojcze. I za każdym razem On mówi, nie moja wola, ale Twoja wola niech się wypełni. I dopiero za 3 razem Jezus jest gotowy wypełnić wolę Ojca. Toczy ogromną walkę. Tam przeciwnik jest bardzo blisko. Szepcze mu do ucha, nie musisz tego robić. Zachowaj życie. Nie musisz tego robić. Popatrz, co się stanie. Cały brud grzechu całej ludzkości będzie wrzucony na ciebie. Straszna śmierć ciebie czeka, nie musisz. Ale Jezus woła, mówi, nie moja wola, nie to, co ja chcę. Ojcze, ale to, co Ty chcesz. Toczy się ogromna walka. Ale Jezus zwyciężył. Jezus był poddany i posłuszny, Biblia mówi, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Biblia mówi, że zakosztował, chociaż nie musiał, bo był Synem Bożym i Bogiem, zakosztował śmierci za każdego z nas. I Biblia mówi dosłownie, stał się grzechem za nas. Ten, który był czysty, bez zmazy, bez skazy, nie można mu było nic zarzucić, stał się grzechem. A więc Jezus stoczył tam największą duchową walkę i zwyciężył. Poddał się woli Ojca. Biblia mówi, żebyśmy wzięli pełną zbroję Bożą, dali odpór diabłu, a on odejdzie od nas, bo zasadzki, które on stosuje wobec nas, nie są dla nas tajne. My doskonale wiemy, w jakim kierunku on zmierza. Co on zamierza wobec każdego z nas. Dlatego Paweł pisze, nie dawajcie diabłu przystępu. Nie pozwólcie mu, żeby zajął jakiekolwiek miejsce w waszym sercu. To jest może troszeczkę coś z tym, co Janek mówi o tym kurzu, który trzeba przecierać. Ale jeśli widzisz, że diabeł zdobył jakiś teren, jakieś miejsce w twoim sercu, w twoim umyśle, że jest coś, w którym rzecz, w której przegrywasz,
musimy tą rzecz uporządkować. Biblia mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem, dosłownie nad przyczyną waszego gniewu. I nie dawajcie diabłu przystępu. A więc nawet jeżeli masz powód do tego, żeby się rozgniewać na kogoś, to nie pozwól, aby ten gniew trwał. Ale niech przyjdzie przebaczenie. Zaufaj Bogu, zaufaj Bożej łasce. Nie kładź się z gniewem i nieprzebaczeniem, aby przespać noc w takim stanie, bo to czyni furtkę dla sił ciemności. Twój sen będzie niespokojny. Diabeł nie da spokoju. Dlatego jest napisane, czujniej niż wszystkiego innego strzeżmy swojego serca. A bramą do naszych serc jest nasz umysł. Dlatego diabeł doskonale wie i atakuje nasz umysł, aby w naszym umyśle siać słowa niewiary, strachu, buntu wobec Boga. Abyśmy tylko nie uwierzyli, nie uratowali, nie dali się uratować i zginęli. Paweł w liście drugim do Koryntian w 10 rozdziale mówi tak, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl, zwróćcie uwagę, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc to jest zdumiewające, ale on tu mówi do Bożych dzieci, do odrodzonych Bożych dzieci. Mówi tak, Bóg dał nam oręż do burzenia warowni, które diabeł próbuje i czasami udaje mu się w nas założyć. Taką warownię. Jest coś, z czym czasami chrześcijanin jakby toleruje pewną rzecz, która Bogu się nie podoba. I warownia ma to do siebie, że ta siła przeciwna i to, co Bogu się nie podoba, będzie w nas zdobywać coraz więcej miejsca. Aż w końcu człowiek wierzący może ulec. Tu jest napisane, tą bronią, którą mamy, unicestwiamy złe zamysły. A więc, moi drodzy, są jakieś warownie, są jakieś złe zamysły, które... Oczywiście, że to tak jak jest z ptakiem, który lata i możesz, kiedy lata i usiądzie ci na głowę, to po prostu go możesz zrzucić. Ale chodzi o to, żeby ten ptak nie zrobił ci gniazda na głowie. Nie zdobył miejsca. To jest taka warownia gdzieś tam, że pewne dziedziny naszego życia nie ma w nich Bożego panowania i zwycięstwa. I ciągle ta warownia jest. To może być strach. Ciągle jest strach. To może być zazdrość. To może być brak przebaczenia. I ta warownia, ciągle jakaś rana, która gdzieś tam krwawi i nie możesz przebaczyć. Ale wiedz jedno. Bóg oczekuje, że my z tym się rozprawimy, że tego nie zaakceptujemy, że ta warownia będzie zniszczona, abyśmy chodzili w wolności dzieci Bożych. Mamy oręż. I tu jest jeszcze powiedziane, i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, czyli też Boże dziecko, może mieć i ma też problemy z zarozumiałością, pychą. Wiecie, myślę, że jeśli skoro tak jest napisane, to znaczy, że Bóg doskonale wie, że takie rzeczy, to coś takiego wydarza się w życiu Bożych dzieci. Moi drodzy, a więc diabeł, tak jak przyszedł do Jezusa i kusił go, będzie przychodził i przychodzi do nas i kusi nas. Atakuje nas. Mamy pamiętać, że Bóg nie dał nam ducha strachu, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Że ty i ja jesteśmy wypełnieni Bożym Duchem. Zwróćcie uwagę, Szymon Czarnoksiężnik niby się nawrócił. Dał się ochrzcić. Ale w jego sercu ciągle były złe pragnienia. I on pozwolił
diabła, aby te pragnienia były. Chciał za pieniądze kupić dar Boży, aby udzielać Ducha Świętego. Dajcie im mnie tę moc. I przyniósł apostołom pieniądze. Mówią, ty nie rozumiesz, człowieku, o co chodzi. Chciałeś dar Boży kupić za pieniądze? Pokutuj. Może Bóg ci przebaczy ten grzech. Kiedy Judasz wydał Jezusa, to już był efekt. Ale na początku Biblia mówi, ewangelista pisze, że Judasz wrzucił myśl o tym do umysłu Judasza i on z tym chodził. Oczywiście po drodze robił wiele złych rzeczy. To jest ciekawe. Był w otoczeniu najbliższym Pana Jezusa. Należał do 12, ale diabeł go podszedł, wrzucił myśl i on zamiast tą myśl od razu odrzucić, to on z tym chodził. Oczywiście Biblia mówi, że też był złodziejem, że sprzeniewierzał to, co przekazywano apostołom i Chrystusowi na służbę i tak dalej. On z tym chodził, aż w końcu diabeł zniszczył jego życie. Całkowicie go zniszczył. Ale ty i ja mamy oręż. Kiedy tylko rozpoznajesz to, co nie jest Boże, niezgodne jest z Bożym Słowem, masz oręż, którym jest Boże Słowo, prawda Bożego Słowa, abyśmy przez Boże Słowo, zaufanie Bożemu Słowu, tak jak Jezus, dali odpór diabłu. Mamy cudowną, oczyszczającą moc we krwi Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli upadniemy, abyś natychmiast się podniósł, wyznał grzech i prosił, aby Bóg cię oczyścił, a krew Jezusa Chrystusa oczyści nas. Mamy oręż. Jest słowo, jest krew. Możemy się modlić i wzywać imienia Bożego i mamy autorytet imienia Bożego i możemy doświadczać zwycięstwa. Dlatego nie musi tak być, że diabłu uda się dać sprawić, że jakąś warownię, jakiś coś zdobędzie w nas i będzie to trzymał i będzie wpływał coraz bardziej na życie każdego z nas. Jezus był kuszony w takich trzech rzeczach. I skoro Jezus był kuszony w tych trzech rzeczach, to sądzę, że każdy z nas, ludzie wierzący i niewierzący, ci, którzy należą do Chrystusa i nie będą kuszeni w tych trzech rzeczach. I jesteśmy kuszeni. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że diabeł, widząc Jezusa, kiedy już jest pod koniec postu, wie doskonale, że Jezus jest głodny. Jest bardzo głodny. I przychodzi i mówi, jeśli jesteś Bożym Synem, zamień te kamienie w chleb. A więc zrób coś, zaspokój swój głód w sposób niewłaściwy, nieboży, jakby nadużyj pewnych rzeczy. W każdym razie na pewno to nie było wolą Bożą, nie było to pragnieniem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób to, aby ten głód, ten naturalny głód zaspokoić. Diabeł doskonale zna, jakie są twoje i moje pragnienia i apetyty. I on doskonale wie. Czasami są pewne rzeczy w nas uśpione. One należą do tej starej natury. Jeżeli nie pozwolimy Bogu panować w naszym życiu, jeśli Duch Święty nie będzie sprawował kontroli nad twoim i na moim życiem, to on będzie atakował w te naturalne w nas pragnienia. Kochani, to są różne pragnienia, różne pożądliwości, różne apetyty. Diabeł będzie dawał pokusę, abyśmy za tym poszli. Jak zwiódł Bileama? Po prostu zaatakował jego apetyt. Doskonale wiedział, że Bileam ma słabość na punkcie pieniędzy. A więc przyszli król, Balak wysłał swoich posłańców z ogromną ilością pieniędzy. Tylko zrób coś dla mnie, przeklina Izraela. A później jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej. Skończył tragicznie. Oczywiście, że może nikt nam nie oferuje aż takich pieniędzy. Ale jest to ogromna pokusa. Czasami mówimy tak, dla pieniędzy, dla zarobku
Dobrze, ja teraz potrzebuję zarobić więcej, ja mam większe potrzeby, a to, że to będzie mnie kosztować relacje z Bogiem, nie będę miał czasu dla Bożego Słowa, na Kościół i tak dalej, na modlitwy. Przyjdzie taki czas, to ja to wszystko naprawię. Ale muszę wam powiedzieć, nie mamy żadnej gwarancji, że jak przyjdzie czas, że twoje serce będzie w ogóle chciało cokolwiek naprawić. Bo serce ma to do siebie, czy złot ma to do siebie, że nas jeszcze bardziej wiąże i znieczula na Boże sprawy, na rzeczy duchowe. Jeżeli coś zrobię fałszywy krok i nie wrócę z powrotem, to zrobię kolejny fałszywy i kolejny fałszywy krok. A więc mogą to być pieniądze. Iluż wspaniałych Bożych ludzi z powodu tego upadło. Ta ułuda bogactwa. Iluż Bożych dzieci, żarliwych i gorliwych dla Boga, upadło z tego powodu, bo mówili, teraz jest czas, że nie mogę tak za bardzo zajmować się Bożymi sprawami. A przecież wystarczy wziąć Boże Słowo i powiedzieć tak jasno i wyraźnie, podobnie jak Jezus. Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne, co będzie? Wszystko inne będzie wam przydane. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy ciągle patrzą, mówią, brakuje mi tu i tam, ja muszę mieć więcej, ja muszę mieć jeszcze to i tamto. Tak naprawdę zaprzepaścisz swoje życie na rzeczy, które przeminą. Nie ma z tego nic. Niebo i ziemia przeminie, ale słowo Pana trwa na wieki. Czasami ludzie mówią, a dziesięcinę będę dawał później, jak będzie mnie stać. Skoro cię nie stać dzisiaj, nie będzie cię stać jutro. Bo to jest kwestia serca i wiary i zaufania Bogu. Że jeżeli ja pójdę drogą wiary i zaufania, bo przecież On obiecał, że jeśli Jego Królestwo postawię na pierwszym miejscu, to On zatroszczy się o resztę. Amen? To jest właśnie droga wiary, posłuszeństwa. To jest właśnie ufanie temu, co Duchowi Bożemu, który nas prowadzi. Nagle odkrywasz, że mniej pracujesz, a masz więcej. Słyszycie mnie? Mniej pracujesz, a masz więcej. Dlaczego? Bo w dziwny sposób Bóg błogosławi twoją i moją pracę. Amen? Błogosławi. Przedtem robiłeś wszystko od rana do wieczora, zajęty, spocony, przemęczony i ciągle jeszcze nie mogłeś zdążyć. Ale kiedy postawiłeś Pana, Jego Królestwo na pierwszym miejscu, pracujesz krócej, mniej, ale nagle widzisz, że to, w czym działasz, Bóg to niesamowicie pobłogosławił. Halleluja! To jest duchowa prawda. Jedna wdowa mi powiedziała, starsza siostra, mówi, pastorze, kiedy zaczęłam coś dawać od siebie, ja nie wiem skąd, ale ja mam. Bóg się troszczy o mnie, zaopatruje, abym mogła znowu dawać i jeszcze więcej dawać. Apetyty. Wiecie, ściśnięta ręka chrześcijanina, bo się boi, bo mu... Nie, zaufaj Bogu. Napisano jest. Kiedy ja będę wierny o tym, co Bóg mówi, On obiecał, że będzie się o mnie troszczył pod względem materialnym, duchowym, a także mojej duszy, aby się miała dobrze. Przyszedł i kusił go diabeł. Idź za swoimi pragnieniami, pożądliwościami. Idź za tym. A Jezus mówi, nie. Ja chcę żyć w prawdzie i mocy Bożego Słowa, które jest moim pokarmem. Ono daje mi siłę i moc i odwagę. I czasami jest tak, drodzy, że będziemy, może rzeczywiście będziesz miał mniej, ale będziesz obfitował w Bożą obecność i chwałę i zwycięstwo w swoim życiu. Chęć posiadania jest zgubą dla wielu nieugruntowanych chrześcijan. Chęć posiadania. Muszę mieć to, a jeszcze coś lepszego, a jeszcze tamto. A już w ogóle głupotą jest uważać, że muszę mieć dlatego, bo sąsiad ma. Uważam, tego rodzaju myślenie to już w ogóle jest tragicznym myśleniem. Nie.
Całe nasze życie jest służbą Bogu. Wiecie, chciałbym kiedyś usłyszeć, chciałbym, żeby cokolwiek robisz, albo przynajmniej jakaś duża część z mojego życia, abym mógł zobaczyć, to rzeczywiście jest łaska, Jego błogosławieństwo i tylko Jemu należy się chwała. I On to mógł uczynić w moim życiu. On to może uczynić także w Twoim życiu, w życiu każdego z nas. Jezus powiedział, nie od ilości dóbr, posiadanych dóbr, czyjeś życie zależy. Ten jest bogaty, który jest w Bogu bogaty. W każdym razie, na pewno, diabeł robi wszystko, abyśmy poszli za różnego rodzaju pragnieniami, które gdzieś tam diabeł poprzez pokusę stara się w nas ożywić. To może być władza, to mogą być inne rzeczy, ale ty i ja mamy trzymać się Bożego Słowa. Druga rzecz to jest głupota. Wiecie, nie byłem tego świadomy, ale rzeczywiście Pismo Święte w wielu miejscach, w Starym i Nowym Testamencie ostrzega nas przed głupotą. Bo kiedy diabeł przychodzi i kusi Jezusa, skocz. Skocz z tej góry. Bo przecież napisano jest, że aniołom swoim przykaże, aby cię nosili na rękach. No, to było nic innego jak kuszenie Boga. To Jezus miał uczynić coś, co było niemądre. Znaczy do tego go kusił diabeł. Inaczej chciałbym powiedzieć, Bóg ostrzega nas, nie bądź głupcem. Nie bądź człowiekiem, który nadużywa poza tym, co mówi Boże Słowo, Bożego Słowa. I jeszcze nie próbuj się jakby powoływać na Boga, że tak Duch Boży cię prowadzi. Wiecie, ludzie czasami wierzący potrafią się dać tak uwikłać w niewłaściwe myślenie, bo przecież jest napisano, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi ich im. I choćby węże brali w ręce, nic im się nie stanie, tak? Taka jest obietnica. No to niektórzy zaczęli eksperymentować, brać węże i tak dalej. I sprawdzać też wiarę innych. To nie ma nic wspólnego z tym tekstem. Bóg mówi te słowa wtedy i takie są przypadki, kiedy chciano otruć chrześcijan. Trucizna nie zadziałała. Kiedy podstawiono czy dano węże bardzo jadowite, aby ukąsiły chrześcijan. Pamiętacie apostoła Pawła, który ledwo został uratowany ze statku, dokłada chrustu do ogniska na Malcie, wypełzła żmija z tego chrustu, uczepiła się jego ręki i go ugryzła. I ci wszyscy tubylcy myśleli, to musi być zbrodniarz, bo bogowie mu nie pozwalają żyć. A on tak strzepnął, jakby nigdy nic, i oni patrzą, ani nie spuchnął, ani nie umarł nagle, nie padł. I zmienili zdanie, to musi być ktoś od Boga. Zrób to. Zrób taką głupią rzecz, skocz. Dosłownie, popatrzcie, to jest tak perfidne, dosłownie szatan namawia Jezusa do samobójstwa. Zrób to. Diabeł doskonale wie, że dla poklasku jesteśmy gotowi, próżnej chwały, gotowi zrobić wiele głupich rzeczy. Jako nawet Boże dzieci. Żebyśmy byli tak zauważeni. Żeby nas pochwalono. Wiecie, kiedy czytam czasami różne recenzje na temat Facebooku i młodych ludzi, i czytam o tym, że są gotowi zrobić najgłupsze rzeczy, żeby zaistnieli i znaleźli uznanie u swoich rówieśników. To jest ta próżność, to szukanie takiego taniego poklasku. Zamiast zawstydzić się, zamiast po prostu być mocnym w tych właściwych swoich przekonaniach, za cenę zdrowia, utraty zdrowia, czystości moralnej są gotowi zrobić wiele, wiele złych rzeczy. Ale moi drodzy, tak naprawdę głupotą jest
sądzić, że możemy robić, co nam się żywnie podoba, bez konsekwencji. To jest największa głupota. Myśleć, że człowiek może zrobić różne złe rzeczy i nie poniesie za to konsekwencji i odpowiedzialności przed Bogiem. Biblia mówi wyraźnie, że będziemy musieli zdać sprawę z każdego słowa, z każdego czynu nieużytecznego. A więc nie dajmy się, że tak powiem, diabłu nabrać na to jego kłamstwo, na tą pułapkę. Przyszedł zaraz na samym początku w ogrodzie Eden i powiedział do Ewy, do Adama, nie umrzecie, weźmiecie z tego owocu, nie umrzecie. Nic się wam nie stanie. A oni stwierdzili, owoc jest piękny, nadaje się do jedzenia. Jedyny owoc, który był zabroniony. Wszystkiego mogli jeść. To jest właśnie głupota. Nie słuchać tego, co Bóg mówi. Uważać, że można nie słuchać i wyjdzie nam to na dobre. Słuchajcie, gdyby Adam i Ewa dali odpór diabłu, mieli słowo i oparli się, zaufali i oparli się w posłuszeństwie słowu, nie byłoby śmierci, nie byłoby upadku. Rodziłyby się pokolenia świętych, czystych ludzi. Jednego możemy być pewni, kto sieje dla ciała, z ciała będzie żął skażenie. Kto sieje dla ducha, będzie żął żywot wieczny. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Iluż to Bożych ludzi, wspaniałych Bożych ludzi, potężnie przez Boga używanych, pomyślało sobie, skoro Bóg mnie tak używa, to może mnie wszystkie Boże zasady nie dotyczą. Bóg to jakoś pominie i pozwalali sobie na niemoralność, czy sprzeniewierzali pieniądze, patrzyli na niewłaściwe strony i tak dalej. Na naśmiewców przygotowane są baty, mówi Salomon, a chłosty na grzbiet głupców. Dwóch królów Izraelu, którzy popełnili głupstwo i prorocy im to powiedzieli wprost. Głupio postąpiłeś. Pamiętacie, pierwszy to jest Saul. 13 rozdział 1 Samuelowej. Miał czekać na Samuela, który miał złożyć ofiarę. Ale widział, że on nie nadchodzi, a wróg coraz bardziej się wzmaga i postanowił przekroczyć swoje kompetencje, które Bóg mu dał. I postanowił złożyć ofiarę. Wiecie, jak można myśleć, że Bogu się spodoba nawet ofiara, którą mu dam, i uważać, że powinien być Bóg z tego zadowolony, skoro on wyraźnie powiedział, tego ci nie wolno robić. I złożył tą ofiarę. I wtedy nadszedł Samuel i powiedział do niego tak, głupio postąpiłeś. Gdybyś posłuchał Pana, on umocniłby twoje królestwo. A tak nie będzie umocnione, będzie ci zabrane królestwo. Głupio postąpiłeś. Kochani, dlatego Słowo Boże mówi, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Niż ofiara. Dawid zrobił głupstwo. I też przyszedł do niego prorok i powiedział, zrobiłeś głupstwo. Kazał policzyć lud. Wiecie, gdzieś tam to wynikało z takiego może dumy, pychy. Ile ja mam ludzi? Ilu jest zbrojnych? Jaką mamy potężną armię? A Bóg mówi, nie patrz na to. Ty patrz na mnie, który daje zwycięstwo i błogosławieństwo. Nie w człowieku jest zwycięstwo. Nie w sile armii jest zwycięstwo. Ale w Bogu jest zwycięstwo. Patrz na Niego. Gdziekolwiek jesteś. Nigdy nie jesteś sam. A więc patrz na Boga. Moi drodzy, w Nowym Testamencie, w liście do Efezjan czytamy tak, w 5 rozdziale. Czytamy następujące słowa.
I tam jest mowa o mądrości i braku mądrości. W 5 rozdziale, wierszu 3 i 4, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa, dosłownie próżna, głupia mowa. Lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. A więc nie pozwalaj sobie na rzeczy, które są w oczach Bożych uznane za głupie, za nierozsądne, które będą ograbiać się ciebie i mnie z Bożego błogosławieństwa i pokoju. Niech to nawet nie będzie wymieniane wśród was. A popatrzmy do 15 wiersza. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, nie głupio, lecz jako mądrzy postępujcie, jak wykupując czas, który jest wam dany. A więc pilnujcie tego czasu, tych możliwości, które Bóg wam daje, aby Bóg był w tym uwielbiony. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa, ale tylko ten, który czyni wolę Ojca, który słucha i czyni moje słowo, ten będzie błogosławiony. Czyli głupi, nierozsądny jest człowiek, który myśli, że nazywa Jezusa Panem i modli się do Boga, a żyje tak, jak uważa, nie licząc się z Jego słowem i myśli, że Bóg go będzie błogosławił i że jeszcze kiedyś będzie w niebie z Bogiem. Jezus mówi, nie pozwólcie diabłu się oszukać. Nie próbuj skakać z góry. Idź spokojnie Bożą drogą. Trzymaj się Bożej ścieżki, Bożej prawdy, Bożego słowa. I ostatnia rzecz. Komu oddajemy cześć? Tu będzie także diabeł nas atakował. Komu oddajemy cześć? Oto dam ci to wszystko, te wszystkie królestwa, jeżeli tylko złożysz mi pokłon. Wtedy Jezus mówi, Panu Bogu Twemu będziesz służył. Wiecie, to jest taki bezpośredni atak na nasze ja, na naszą pychę. Oto możesz być górą, wszystko mieć poza Bogiem. A możesz nawet być ponad. To jest to, co jest w sercu diabła, który pragnął zrównać się z Najwyższym. Dlatego stał się diabłem, ten anioł światłości. Ale Jezus, w nim nie było nic z tego jego ja. Biblia mówi, że uniżył samego siebie aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Stał się sługą wszystkich. Pytanie jest, co diabeł znajduje w twoim, w moim sercu? Ile z tego ja? Czy też nie może tam znaleźć nic, bo powiedziałeś, jestem sługą. Sługą ze względu, sługą Chrystusa i ze względu na Chrystusa jestem sługą dla innych. Jestem tutaj, aby służyć. Ludzie, i to nawet Boży ludzie, dają się oszukać w pewnym momencie dla sławy, dla władzy, dla znaczenia. Nawet w gronie apostołów, pamiętacie, mama przychodzi do Jezusa, jest dwóch apostołów mówi, spraw, żeby mój jeden syn był po twojej prawicy, a drugi po lewicy. Jak mocno to siedzi w człowieku. Ale Jezus mówi, nie do mnie to należy. To jest w gestii mojego Ojca. Moi drodzy, iluż to muzyków świadomie, dobrowolnie dedykowało swoje dusze diabłu. To są fakty. Aby tylko poprzez swoją muzykę, występy zyskać ogromną popularność wśród ludzi. Podpisywali tak zwany cyrograf, oddawali duszę diabłu. I to są fakty, bo to można przeczytać w biografiach. Aby diabeł dał im popularność, uznanie w oczach wielu ludzi. Tragiczne. Pycha przychodzi przed upadkiem. Młodzi, namaszczeni ludzie przestają czuwać. Boże dzieci, którzy tak wspaniale rozpoczynają z Bogiem, gdzieś przestają czuwać.
I czasami wydaje mi się, że skoro Bóg ich tak używa, oni są tak wielcy, że ci starsi już, oni nie są tak dobrzy jak oni. Zaczynają się wynosić ponad innych, nie wiedząc, że znajdują się w miejscu pułapki. Bo to rodzi bunt, to rodzi niewłaściwe słowa, to rodzi oczerniania i tak dalej, i tak dalej. Ale Ty, człowiecze Boży, patrz, pilnuj swoich dróg, swojego serca. I tak jak Jezus, stań i powiedz: nie, nie, nie. Panu Bogu będziesz służył, Jego będziesz czcił. I będę się poruszał w tych granicach, które Bóg wyznaczył mi w moim życiu, w mojej służbie, abym jak najlepiej mógł uczcić mojego Zbawiciela. Nie musisz przekraczać i nikt z nas nie musi przekraczać żadnych granic. Oczywiście sam Bóg może te granice poszerzać i dawać nam więcej, więcej odpowiedzialności, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu i kiedy służymy Bogu. Trzy rzeczy. Diabeł atakuje nasze pragnienia i wzbudza w nas niewłaściwe pragnienia i pożądania. Musimy tutaj czuwać. Diabeł chce, żebyśmy niemądrze postąpili, nadużywając albo nie respektując Bożego Słowa i uważając, że nie poniesiemy z tego względu żadnej szkody. I po trzecie, pycha w nas, którą diabeł próbuje jakby na nowo w nas ożywić. Dlatego jest napisane, że podbijamy i zmuszamy wszelką pychę do poddania się Chrystusowi. Będziemy się modlić, będziemy wzywać Bożego imienia. Chcemy powstać. Oto dana nam jest możliwość każdemu z nas, abyśmy odnosili zwycięstwo. Dana nam jest przestroga, abyśmy byli czujni i ostrożni w naszym życiu. Abyśmy nie nazywali wielkimi rzeczami rzeczy, o których Bóg mówi, że Jemu się nie podobają. Ale nazywali wielkimi takie rzeczy, które mają uznanie w oczach świętego Boga. Chciejmy Boga uwielbić teraz, wspólnie razem się modląc. Chciejmy zawołać do Niego, chciej Go prosić, aby dał Tobie i mnie mądrość, dał ochronę, dał, aby Jego Słowo naprawdę wypełniało nasze serca, abyśmy nie ulegli tym diabelskim zasadzkom i pułapkom, abyśmy umieli we właściwym czasie rozpoznać te diabelskie pułapki i dać temu odpór. Bo pamiętajmy, że mamy w Nim zwycięstwo, mamy zbroję, mamy wszelką możliwość, aby dać odpór tym diabelskim zasadzką i pułapką. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoje święte, żywe słowo. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś po naszej stronie. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że w Jezusie Chrystusie jest dla nas wzór, jak mamy postępować wobec wszelkich ataków, pokuszeń, sił ciemności. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś większy w nas niż ten, który jest na tym świecie. Panie, tak naucz nas, Panie, czerpać, naucz nas posługiwać się całą zbroją Bożą, którą nam dałeś, którą mamy w Chrystusie, aby diabeł nie znalazł w nas miejsca. A jeżeli upadniemy, Panie, dopomóż nam się podnosić, wziąć obmycie, oczyszczenie w Twojej świętej krwi i biec dalej zwycięsko za Tobą. Tak błogosław serce każdego z nas. O to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.